Dzień dobry, Łukasz Warzecha, Polska na serio biznes. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Wrublewski, szef Warsaw Witam. Enterprise Institute. Witam Cię, Tomku. Chciałbym, żebyśmy podzielili naszą rozmowę dzisiaj na dwie części. W pierwszej części porozmawiamy o programach, może o programach to za dużo powiedziane, ale o głównych ekonomicznych hasłach kandydatów na prezydenta, bo do wyborów mamy już niedużo czasu, więc warto by nad tym się zastanowić, a w drugiej części, jako że ty spędziłeś wiele lat w Stanach Zjednoczonych, znasz ten kraj dobrze i analizujesz na bieżąco sytuację, która tam się rozwija, to właśnie o tym porozmawiamy, o protestach w związku ze śmiercią Georgia Floyda, o ruchu Black Lives Matter, ale także o tym, jak to wpłynie na sytuację czy pozycję gospodarczą Stanów Zjednoczonych, skoro jesteśmy w programie Polska na serio biznes. Zacznijmy od kandydatów, tych głównych, z głównej stawki. Ja sobie próbowałem wynotować pewne hasła, które oni rzucają. To nie jest takie proste, dlatego że jakieś. Bardzo zwartej, jasnej prezentacji programów gospodarczych właściwie nie było. No, oczywiście, były konwencje. W przypadku Rafała Trzaskowskiego jest jeszcze ten problem, że on został kandydatem stosunkowo niedawno. No, ale spróbujemy coś wyłowić. Jeżeli chodzi o pana prezydenta Andrzeja Dudę, no to mamy przede wszystkim deklarację utrzymania wszystkich programów socjalnych, nawet tych, które były do tej pory tylko zapowiedziane. Pan premier Morawiecki niedawno w rozmowie w RMF FM powiedział, że tak, 14 emerytura będzie. No to jest część obietnicy też programu prezydenckiego oczywiście. Pan prezydent z kolei zapowiada bon turystyczny, ale ten bon turystyczny już nie ma być teraz dla wszystkich etatowców, tylko ma być z kolei na dziecko jakoś to tak dziwnie tu pływa. No ale generalnie rzecz biorąc, chodzi o podtrzymanie tych socjalnych zdobyczy, jest też deklaracja współpracy z Solidarnością. Ważnym punktem programu wydają się być te wielkie inwestycje. Tu przede wszystkim jest mowa o przekopie Mierzei Wiślanej i o centralnym porcie komunikacyjnym. No, mamy jeszcze dodatek solidarnościowy, to taki też punkt y, socjalny. Więc jakbyśmy mieli krótko scharakteryzować, jakbyś miał krótko scharakteryzować i ocenić program gospodarczy, propozycje gospodarcze pana prezydenta Andrzeja Dudy, jakbyś je y, ocenił. No to jest kontynuacja dość konsekwentna wszystkiego, co było przez ostatnie będzie pięć lat, kiedy prezydent cały czas koncentrował się na tym, co my możemy jako państwo redystrybuować, czyli osobom mniej zamożnym zapewnić. I teraz w chwili pandemii to jakby to się nasila. I tutaj chyba nie ma nowego pomysłu. Są oczywiście nowe narzędzia, czyli właśnie dodatkowa emerytura, czy bon turystyczny, czy zwiększenie najniższej, najniższej stawki bezrobocia. To są pewne tylko świadczenia, ale co do samej wymowy nie. Pojawiają się takie dziwne trochę akcenty którego bym się nie spodziewał po prezydencie, że jesteśmy jak najbardziej Szanowani w Unii Europejskiej, bo to jest dość odważne stwierdzenie, jeżeli wychodzi to z Polskiej z ekipy PIS-u, ponieważ ten, raczej mamy tam więcej problemów niż sukcesów. No ale sam fakt przegłosowania, czy wstępnego przynajmniej przyjęcia, że 60, prawie 64 miliardy euro w ramach Funduszu Odbudowy trafi do Polski, no to niewątpliwie może być uznawane za jakiś sukces. Także każda władza po jakiejś kadencji ma coś, czy może się pochwalić i będzie się odnosiła do swojego doświadczenia, także to jest naturalne. To, co może zaskakiwać, to jest właśnie próba podkreślania swoich relacji z Unią Europejską, które wydają się być raczej liche niż dobre, no ale tu jest ta granie próba odwrócenia tego wizerunku poprzez mówienie, że gdyby nasz, nie bylibyśmy szanowani w Unii Europejskiej, to 64 miliardy na ten fundusz Fundusz odbudowy nie trafiałby do Polski. Także dowozimy. Tak? My obiecujemy mnóstwo świadczeń i je dowozimy. No to teraz zastanówmy się nad Rafałem Trzaskowskim. Tu miałem większy problem, bo jak powiedziałem, Rafał Trzaskowski jest stosunkowo krótko kandydatem. Nie miał chyba takiego dłuższego oświadczenia dotyczącego spraw wyłącznie gospodarczych, ale. Wiadomo na przykład, że postuluje ograniczenie wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa. Stwierdził nawet, co było dla mnie wielką rewelacją, że jakby się ograniczyło te wynagrodzenia, to byłyby pieniądze dla nauczycieli czyli rozumiem, że tutaj nauczyciele budżetówka mają być dopieszczeni. Mówi o skasowaniu wielkich inwestycji. Tych obu, właściwie, o których mówiliśmy wcześniej, mówi o ekologii, o tym, że koniecznie trzeba się włączyć w ten gospodarczy, ekologiczny nurt wyznaczany przez Unię Europejską. Zresztą, chyba będziemy musieli to zrobić, bo przecież pieniądze. Z funduszy odbudowy, one są w dużej części przeznaczone właśnie na przestrajanie gospodarki, na ten zielony tryb. No i pojawiło się wreszcie takie stwierdzenie w ciągu ostatnich dni, które mnie zastanowiło, kiedy Rafał Trzaskowski powiedział na jednym ze spotkań, że warunkiem pokonania gospodarczego kryzysu jest szacunek, że. O, do szacunku się trzeba odwołać, choć jakoś tak nie wyjaśnił głębiej, o co tutaj chodzi. Zatem, jak oceniasz program kandydata koalicji obywatelskiej? W, wydaje mi się, że ten szacunek jest rzeczywiście krytyczny. Ja przypomnę, że pierwszy raz z pojęciem redystrybucja szacunku wyszedł Jarosław Kaczyński. To był jego pomysł przed wyborami w 2015 roku. I tak naprawdę to było coś, co. Nie było chyba docenione albo zauważone przez y, analityków y, zajmujących się polity, polityką, bo tak naprawdę to był klucz do zrozumienia sukcesu PiS-u. My, możliwe, że nie jesteśmy mądrzejsi, możliwe, że nie mamy ekspertów, możliwe, że nie mamy po, po swojej stronie Unii Europejskiej, ale nie pozwolimy, że Wy, którzy płacicie podatki, ciężko pracujecie, będziecie tak traktowani jak zwykle pospólstwo, że y, ludzie, którzy. Prywatyzują czy okradają ludzi z mieszkań, to tak sławna warszawska prywatyzacja i kradzieże kamienic, mogą być wynoszeni na piedestał, występować w mediach i być nazywani mecenasem, profesorem, natomiast Wy, których jesteście mieszkacie, jesteście traktowani gorzej niż szczury. To była ta redystrybucja szacunku. I my przesuwają i właściwie wszystko się wokół tego koncentrowało. Potem przesuwając fundusze, czyli pieniądze z na przykład yy, mówiąc o uszczelnianiu systemu VAT-owskiego, tak? kiedy uszczelniano VAT, przesuwano pieniądze na to, żeby dać ludziom, oddać ludziom. Złodziejom zabierano, żeby oddać ludziom. Spółkom, które gdzieś tam się lokowały na antypodach, zabierzemy te pieniądze, oddajemy naszym ciężko pracującym. To był cały czas rezydencja szacunku. Coś się w międzyczasie stało. PiS został, jest teraz bardziej kojarzony z rozmaitymi aferami, skandalami, taką przedsiębiorczością, zabieraniem pieniędzy na swoje, jakby taką prywatą, wykorzystywaniem polityki do prywatnych celów, sławna odwiedziny. Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzu, są jakimś ta piosenka Kazika, stają się jakąś taką osnową, symbolem tego. I Platforma Obywatelska, która zawsze od wielu lat już kopiuje rozmaite rozwiązania PiSu, zaczęła mówić o szacunku. Tak? Czyli dajmy tym ludziom, traktujmy ludzi z szacunkiem. Tak? A czy to jest kompletny odwrót od korzeni Platformy, która prezentowała się, ja teraz nie mówię o praktyce, bo zawsze podkreślam, że czym innym retoryka, a czym innym praktyka, ale prezentowała się w 2007 roku i później również jako partia liberalna. Ja teraz, prawdę mówiąc, żadnych szczególnie liberalnych akcentów w tym, co mówi Rafał Trzaskowski, nie widzę. Mówię oczywiście o liberalizmie gospodarczym, bo obyczajowe kwestie i społeczne to jest inna sprawa. Czy, Twoim zdaniem, jest taka zasadnicza różnica pod tym względem no, pomiędzy jest... tymi dwoma głównymi kandydatami? Znaczy, tu chyba niespecjalnie będzie. Znaczy. PiS inaczej redystrybuuje te pieniądze. Tak? Kiedy mówi o tych wielkich inwestycjach, wielkich projektach, no to występuje z takiej pozycji państwowo-twórczej. Z kolei te same pieniądze Platforma Obywatelska czy kandydat na prezydenta chce przesuwać na konsumpcję, tak? Czyli przekazywać więcej tych o pieniędzy. Rozdawaniu pieniędzy. Tak. Chce rozdawać pieniądze, których często nie ma, ale ważne. W każdym razie chce je redystrybuować. Jedni drudzy mówią o czysto interwencjonistycznych rozwiązaniach gdzie państwo decyduje o tym czy pieniądze będą inwestowane czy będą rozdawane nie ma w ogóle mowy o konstrukcji czy reformie systemowej systemu podatkowego gdzie jesteśmy na trzecim miejscu od końca na świecie jeżeli chodzi Przejrzystość systemu podatkowego, no powiedzmy OECD, na trzecim miejscu OECD, państwo OECD, yy, który jest po prostu tragiczny i fatalny, i należałoby od niego zacząć. Nie ma w ogóle mowy o reformie prawa gospodarczego. Nie ma w ogóle mowy o reformie yy, no, yy, większego upodmiotowienia prywatnych yy, spółek, tak? kosztem na przykład yy, spółek skarbu państwa. Wicepremier Sasin mówi, że będziemy jeszcze więcej nacjonalizować. On chyba używa słowa polonizować, ale w każdym razie to jest ten sam miernik. Będziemy więcej spółek nacjonalizować, i tu nie słyszę sprzeciwu po stronie Platformy Obywatelskiej. Tylko jest raczej pytanie, kto tam będzie zasiadał: czy wasi, czy nasi. Tak? Także nie ma wielkiej różnicy. Ale to jest chyba kwestia w ogóle myślenia o rządzących w Polsce. Jeżeli popatrzymy na to, wracam na chwilę do pandemii. Co działo się w Szwecji, powiedzmy, kiedy szwedzki rząd za radą swoich ekspertów zdecydował, nie wprowadzamy restrykcyjnych przepisów, które będą ograniczały funkcjonowanie biznesu na czas pandemii. Ludzie są dość mądrzy, sami będą zachowywali dystans, niech się uczą, ale to nie jest nasza rola. Tak? Społeczeństwo tego nie kwestionuje. Zakłada, że tak ma być. Zaledwie o jeden most po drugiej stronie kanału jest Dania, która przyjmuje inną zasadę. Zamykamy wszystkie biznesy na pewien czas, odizolowujemy, odizolowujemy ludzi, zamykamy też ten most ze Szwecją i będziemy starali się zgnieść tą pandemię poprzez jak najmniejsze kontakty między ludźmi. Na koniec i tak się okazało, że podobne wyniki gospodarcze ma jeden kraj i drugi, ale to już jest jakby drugorzędne. Też nikt tego nie kwestionuje. W Polsce, w momencie, kiedy pojawiły się przepisy dotyczące wchodzenia czy wychodzenia z lasu, podnosi się burza, dyskusja. Kto jest kretynem, kto ma rację, czy należy chodzić po tym lesie, czy nie należy? Ja mieszkam koło lasu i widziałem, co się działo wtedy. Ludzie chodzili do lasu, było ich więcej niż zwykle. Tyle, że zachowali się jak partyzanci po prostu chowali się za krzakami, czy ktoś ich nie widzi. Także my mamy społeczeństwo partyzanckie, które wymaga odpowiedniego. Typu charakterologicznego polityków, którzy wyczuwają nastroje, muszą się dostosować do nastrojów społecznych i to oni dostosowują się. Czy my będziemy zdejmować czy zakładać te maseczki? Co robi PiS? Badania społeczne, badania opinii publicznej robi i sprawdza, czy ludzie chcą je zdjąć, czy może się bardziej boją je zdjąć. To tu Cię zapytam o kandydata, który moim zdaniem wręcz na podstawie badań kształtuje swoje. Swoje postulaty Szymon Hołownia, który chyba jest takim produktem właśnie badań i oczekiwań pewnej grupy, tej, która się nie chce podpisać pod partyjnym kandydatem. I z kolei parę haseł Szymona Hołowni, wygłoszonych podczas debaty prezydenckiej, tej, w której jeszcze Małgorzata Kidawa Błońska kilka tygodni temu się pokazała, ale wtedy. Była tura pytań o sprawy ekonomiczne. No i Szymon Hołownia powiedział na przykład o czymś takim. Podwyższenie wieku emerytalnego temat, który zresztą się w czasie tej debaty przewijał jest nierealne. Tu w zasadzie wszyscy się zgodzili. Krzysztof Bosak się trochę wtedy zdystansował. On mówił o tym, że w ogóle ZUS jest niewydolny. To było jedyne odmienne stanowisko. Zasiłek dla bezrobotnych podwyższony do 2000. Rzecz, I rzecz, która mnie najbardziej zastanowiła, Szymon Hołownia powiedział wtedy, państwo ma przejąć pensję pracowników. Cokolwiek by to oznaczało. Oczywiście miał na myśli okres epidemii, czy okres kryzysu. Czy widzisz u Szymona Hołowni jakąkolwiek czytelny, jakikolwiek czytelny przekaz gospodarczy? Znaczy, państwo przejmie pensję pracowników, to jest. E... Modern Monetary Theory. To jest ta najnowocześniejsza takie lewicowe hasło. Teraz pojawia się Talon wydała taką książkę na ten temat i tam jest właśnie, że ta nowa struktura gospodarcza, która mniej więcej na tym polega, że państwo, żeby płaciło pracownikom bezpośrednio, a pracodawcy wykonywali tylko co do nich należy, czyli produkowali wykorzystając tą siłę roboczą. Także nie wiem, czy to Tomiał Szymon na myśli bardzo taki nowatorski, progresywny pomysł takiego nowego socjalizmu. Ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o politykę gospodarczą w przypadku chołowni, to ona musi trochę iść zgodnie z jego wizerunkiem, czyli ona nie może być w pełni wolnorynkowa i nie może zakładać Rywalizacji no, będzie chyba w większym stopniu zakładała, że ludziom lepiej można pomóc redystrybując czyjeś pieniądze, niż dając im pracę. Także trudno mi powiedzieć, jaki będzie jego program, natomiast na pewno on jest taki bardzo współczujący, a nie poniekąd krótkowzroczny. Czyli mamy znów kolejnego kandydata, można on takie redystrybucyjnego. On takie tak, tak. No to jeszcze zahaczmy o Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tutaj jest parę haseł, które Kosiniak-Kamysz głosi już od jakiegoś czasu. Nie tylko głosił je w momencie tej debaty, ale wcześniej cały czas o nich przypomina. Zwłaszcza dwa, czyli emerytura bez podatku i dobrowolny ZUS. To są takie dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. To są takie dwa ważne hasła. Oczywiście sprzeciw wobec podwyższenia wieku emerytalnego. Tam jeszcze padło w czasie tej debaty, o której wspominałem, że 1500 zł dla personelu medycznego za czas walki z koronawirusem, no ale powiedzmy, że to padło gdzieś tam mimochodem, natomiast skupił mu się tu na tych dwóch hasłach emerytura bez podatku i dobrowolny ZUS. Czy to świadczy o tym, że kośniak kamysz próbuje być trochę wolnorynkowym kandydatem w tym gronie? No pewnie tak, tylko to jest znowu jakby dotykanie po powierzchni i nie proponowanie głębszych strukturalnych reform. To jest takie czasem mam wrażenie, że tak znajoma, która jak nauczyła się polskiego, to mówi, że jak rozmawia z ludźmi, to ma wrażenie, że wszyscy uczyliście się z jednego elementarza i wy się kłócicie między sobą, ale cały czas w ramach tego, co było w tym elementarzu. Czyli na przykład, jeżeli chodzi o system emerytalny, czyli ZUS, to jest jakiś krok w stronę emerytury obywatelskiej. W którym większość państw na świecie już zaczyna powoli się myśleć o tym, bo to jest jedyne, co jest w stanie udźwignąć ten zmieniony kształt piramidy obecnie, i zwłaszcza w przypadku Polski tego kryzysu demograficznego. Jeżeli chodzi o system podatkowy, to również tak zmiana. Tych zasad. I także tutaj mam wrażenie, że kośniak Kamysz najbardziej przemawia językiem przedsiębiorców, no ale nie widziałem, żeby się pojawiło u niego, żeby znieść tak destrukcyjną projekt ustawy, jak zakaz obrotu ziemią. No, to jest jedna z karygodnych, jeżeli chodzi o wolności rynkowe przepisów, ale także mi się wydaje, że o małych i średnich rolników, y, którzy zwłaszcza w starszym wieku nie mogą sprzedać swojej ziemi, y, nie mogą osiągnąć o, dostać do nich pieniędzy, które sądzili, że pozwolą im na przykład na starość przenieść się do miasta i spokojnie albo zostać w swoim domu nawet, ale spokojnie tą starość spędzić. Także tutaj, jeżeli to od kośniaka kamysza nie wychodzi taka fundamentalna propozycja zmian relacji rynkowych, to mogę powiedzieć, że na pewno chcę budować taki wizerunek swój, jako człowieka proprzedsiębiorczego i pro ekonomicznego. Na natomiast nie widzę dostatecznie silnych argumentów, które miałyby Spowodować, że otoczy go grupa przedsiębiorców. No w sumie 10 milionów ludzi, którzy w małych i średnich firmach pracują. A czy może ta grupa otoczyć Krzysztofa Bosaka? To jest jedyny kandydat, który bardzo wyraźnie akcentuje wolnorynkowe poglądy. Być może to są poglądy nie do końca jego samego. Konfederacja jest takim mhm. konglomeratem narodowców. Krzysztof Bosak jest bardziej z tym skrzydłem związany i wolnorynkowców no ale Krzysztof Bosak również w trakcie tej debaty ale też wielokrotnie przy innych okazjach podkreślał takie wolnorynkowe postulaty jak z, z, obniżenie kosztów pracy jak zniesienie Poza, pozapłacowych, tak pozapłacowych tak pozapłacowych zniesienie ZUS-u o którym słusznie mówi, że jest niewydolny czy ten kandydat Twoim zdaniem się jakoś wyróżnia? na jak Tak, ja zdecydowanie. Znaczy, najbardziej one są y, prorozsądkowe i prorozwojowe. Aczkolwiek jest tam dużo rzeczy dla mnie takich niedomyślanych, tak? Na przykład, jeżeli chodzi o emigrację z Ukrainy, czyli żeby zapewnić osobom z Białorusi czy z Ukrainy taką jasną, prostą ścieżkę dochodzenia do stałego pobytu w Polsce i możliwość jak najszybszej asymilacji, żeby nie powtórzyć błędów, które popełnili Niemcy z turkami w latach 50. -tych, 60., -tych, tak, czyli trzymanie ich na dystans, utrudnianie im tej asymilacji. W nadziei, że kiedyś wyjadą. A jak nie wyjadą, no to mamy już tam trzecie pokolenie problemów. To samo jest są emigranci we Francji z Algerii, tak, to widzimy te palone samochody w tej chwili pod Paryżem, to to jest konsekwencja właśnie tego braku polityki asymilacji, bo nikt nie powiedział, że ci Ukraińcy wyjadą, natomiast możliwe, że zostanie w nich ten resentment, tak? który, który, czy tak, resentment niechęć do państwa gospodarza. I tutaj jest taki też niekonsekwencja, bo jeżeli mówimy, że chcielibyśmy, żeby Polacy z zagranicy wrócili, z powrotem do Polski, tutaj zwiększali nasz dobrobyt, co byłoby cudowne i wspaniałe, to żeby ci Polacy mogli wrócić do Polski, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, Francji, gdziekolwiek ich poniosło, to muszą wrócić do kraju o wyższym dochodzie narodowym na głowę, czyli gdzie te zarobki również będą wyższe. Jak my mamy wypracować wyższy dochód narodowy na głowę, jeżeli mamy braki siły roboczej? Jedną z czynników jednym z elementów wzrostu gospodarczego jest właśnie odpowiednia baza pracownicza. Ale czy to się teraz właśnie w związku z epidemią nie zmieni, bo są takie sygnały już, że w zasadzie z, prawie że z tygodnia na tydzień, czy no z miesiąca na miesiąc rynek pracownika zmienił się radykalnie w rynek pracodawcy. Znaczy, to zobaczymy jak to będzie. Nie zmienił się w rolnictwie, tak? Co widzimy po cenach truskawek i czereśni które są znacznie droższe niż przed rokiem, między innymi dlatego, że nie ma pracowników z Ukrainy. Także tam akurat nie ma problemu ze znalezieniem pracy. Bardzo możliwe, że ileś firm, Padło, ileś się prze, prze, zmienia swój profil, ileś restauracji, ileś punktów usługowych jeszcze się nie otworzyło albo nie może znaleźć klienta i jest problem. Bardzo możliwe, że będziemy mieli problem z, na rynku pracy. Stąd też są te pieniądze i te pieniądze z Unii Europejskiej, te dodrukowywane przez rząd polski. Natomiast niewykluczone, że taki problem się pojawi. Natomiast nie sądzę, żeby to był długodystansowy problem. Jeżeli dalej niemiecka gospodarka będzie się rozwijała, tak się rozwija, to ten ssanie z Niemiec będzie coraz większe i myślę, że będzie zapotrzebowanie na pracowników. Zawahałem się, dlatego że wiele zmian także następuje w niemieckiej gospodarce. Przemysł samochodowy, który otrzymuje w tej chwili od Merkel 10 miliardów euro, na wsparcie rozwoju, tylko że żadne, nawet jeden fenik z, tego euro, fenik z tego euro nie pójdzie na samochody spalinowe czy benzynowe, znaczy diesle czy spalinowe benzynowe, tylko wszystko na samochody elektryczne. Tak? I teraz, jeżeli IKEA, jeżeli Volkswagen mówią, że oni chcą kontynuować pracę, tylko Polska musi zapewnić. Że w ich produktach tutaj wytworzonych z energii pobieranej w Polsce nie będzie śladu węglowego, bo inaczej to im to zamkną, to, to jest zagrożenie. Myślę, myślę, że zagrożeniem nie jest brak możliwości rozwoju gospodarczego, bo to będzie się poprawiało i dość dynamicznie na świecie, tylko zmiany, które zaszły, i takie e, bardzo radykalne. Ekologiczne postawienie warunków przemysłowi na świecie spowoduje, że my możemy po prostu nie spełniać tych warunków. Chciałbym Cię zapytać teraz o konsekwencje przede wszystkim dla pozycji gospodarczej Stanów Zjednoczonych tego, co tam się dzieje. Na razie mamy bardzo poszatkowany i złożony z pojedynczych fragmentów obraz, z którego może trudno. Złożyć jakąś większą całość. No widzimy to, że wiele biznesów punktowo ucierpiało tam, zwłaszcza gdzie trwały zamieszki, ale chyba wszyscy się zgadzają, że z tego może wyniknąć coś większego. Takim najbardziej oczywistym skutkiem no to jest wynik wyborów prezydenckich jesienią tego roku, w których no najprawdopodobniej zetrą się Donald Trump i Joe Biden. Czy Twoim zdaniem Bidenowi ta sytuacja może pomóc? Co ze stan z pozycją gospodarczą Stanów Zjednoczonych, jeżeli te protesty nie wygasną tak po prostu, tylko coś z nich dalej będzie wynikać? No, y ostatnie dane, jeżeli chodzi o bezrobocie, są dość szokujące. Tak? Bezrobocie, które zakładano. Że wzrosnie z 17% do 19%, spadła do 13%. To naj, najbardziej wytrawnych ekonomistów był news taki, że spadali z krzeseł, jak mówili. Znaczy, czegoś takiego nie było w historii świata. Nigdy w historii Stanów Zjednoczonych nie mieliśmy tak szybkiego odbicia od dna. To, są, to, są, to już są świeże dane, już po tych z, największych zamieszkach na nie, amerykańskich ulicach. I ten optymizm powoli wraca. To zawsze nam się wydawało, że tak się zachowuje amerykańska gospodarka. Bardzo szybko tam można łatwo stracić pracę i bardzo szybko i łatwo można ją odzyskać, jeżeli gospodarka wróci do równowagi. Wydaje się, że to nastąpiło. Ja bym nie przeceniał roli tych zamieszek jako elementu ekonomicznego znaczy tutaj y, pamiętajmy że w zamieszkach uczestniczyli głównie młodzi ludzie bezrobotni albo którzy są tak zwanymi ofiarami amerykańskiego systemu edukacji czyli ludzie w naukach humanistycznych zostali wypuszczeni z uniwersytetów studiowali feminizm genderyzm rozmaite zawody po których bardzo przydatne w codziennym życiu. ciężko jest znaleźć pracę może w McDonaldzie, na pewno, ale no i dużo osób ciemnoskórych, czarnych, afroamerykanów, którzy często, jak wiemy, to są z dzielnic, gdzie także nie podejmują pracy. Także to jakby jest jakaś strata, szkoda dla sklepów, dla witryn, dla dużo pracy, dla szklarzy. I oczywiście, Basitan powiedział, że to są utracone pieniądze, na, i na pewno to jest koszt, natomiast to nie jest cała amerykańska gospodarka. To nie jest cały największy produkt. Nie ucierpiały na tym największe amerykańskie korporacje. Nie ucierpiał Apple, nie ucierpiał Amazon, nie ucierpiał IBM. Te wszystkie największe korporacje, w dalszym ciągu Microsoft, funkcjonują doskonale. Także. Myślę, że tutaj nie będzie problemu. To jest bardzo ważny element amerykańskiej polityki społecznej i praworządności i coś, co na pewno zaważy, gdzieś pośrednio na gospodarkę, pewnością wpłynie. W Ameryce w tej chwili są jakby dwie wielkie debaty dotyczące tego, co się wydarzyło na ulicach w Stanach Zjednoczonych. Jedna dotycząca systemu prawnego, na ile amerykański system prawny rzeczywiście Oddaje sprawiedliwość, a na ile jest wypadkową pewnych uprzedzeń, na ile jest wypadkową pieniędzy, kogo na co stać i kto może być uniewinniony, a kto zawsze będzie siedział, że czarny człowiek bez, bezrobotny, mieszkający gdzieś w slamsach w zasadzie za byle bzdet może szybko wylądować w więzieniu a potem wpada w już taką spiralę kolejnych wyroków z kolei biały człowiek z bogatszej rodziny zawsze znajdzie prawników którzy go wybronią no, to jest taka prawda która może być do każdego społeczeństwa i to no, system wymiar sprawiedliwości jak każdy wymiar jest zawsze łaskawszy dla tych którzy mają pieniądze na świecie. Także nie wiem, czy to jest łatwe do, do zmiany. Jeżeli chodzi o policję, rozwiązany zostanie całkowicie Departament Policji w mieście Minneapolis. Tak? Wszyscy zostaną zwolnieni i będą od nowa zatrudniani. Tam Rada Miasta określiła to, że będą tworzyć. Nowy model bezpieczeństwa publicznego, cokolwiek to ma oznaczać, bo to takie jest mocno niesprecyzowane. Takie eksperymenty, Postmodernistyczne, tak. Takie ja tak eksperymenty są na świecie. Jednym z takich eksperymentów to prowadziło chyba Church, nie, nie Church, tylko w Australii, jedno z miast. Efekt był taki, że y, policja rzeczywiście dostała takie bardzo daleko idące wskazania, jeżeli chodzi o zachowywanie wstrzemięźliwości i y, ograniczanie siebie, żeby w żaden sposób nie osoby z mniejszości, czy tam Second Nation, jak oni nazywają, aborygenów, nie zostali źle potraktowani. No i momentalnie powstała prywatna policja, czyli y, prywatne. Korporacje, firmy złożyły się na to, żeby wokół ich biznesu stale jeździły patrole. To są zwykle albo byli policjanci, albo policjanci po pracy, którzy także wykonują swoją pracę, po prostu chronią. Chronią swojego biznesu. Ja to widziałem ich w akcji, i po prostu to polegało na tym, że w momencie, kiedy przed którymś barem zaczyna się trzech ludzi kłócić i krzyczeć, w ciągu dwóch, trzech minut pojawia się taki patrol, i stają dwa wielcy faceci i się temu przyglądają. Ale ci już kłócący się wiedzą, że. To się dla nich nie skończy. Potem przyjeżdża policja po jakimś czasie i pyta ich, czy wszystko w porządku. I ja, no, Tak, możecie jechać. <grym> <grym> Także, znaczy, to taka może być konsekwencja tego. Znaczy, nie łudźmy się, że w kraju tak bogatym ludzie nie zapewnią sobie bezpieczeństwa. No to też, na mówiąc, jest ciekawy, będzie ciekawy eksperyment, można powiedzieć, rynkowy, no bo. To już jest takie bardzo libertariańskie podejście, że policję też możemy mieć prywatną, no ale jeżeli państwo abdykuje z tej swojej roli, która w konserwatywnej wizji mu przysługuje, no to być może libertariańskie rozwiązania będą najwłaściwsze. Chciałem cię jeszcze zapytać na koniec o, o Bidena, właśnie co może oznaczać sytuacja, kiedy okaże się, że być może wielkich skutków gospodarczych te protesty nie będą miały, ale będą miały skutek polityczny. Biden będzie na fali. Pytanie, czy może być na fali dzięki nim? I załóżmy, że w listopadzie wygrywa. I co się wtedy dzieje? Dla Polski, czy w ogóle na świecie? Dla Polski również. E, my przygotowujemy taki dość duży raport na ten temat, będzie jeszcze w czerwcu wydany. Taki już dogłębnie analizujący środowisko Bidena i ludzi wokół niego, i tego w jaki sposób może się ta polityka Stanów Zjednoczonych względem Polski zmienić. Ale jest tam kilka rzeczy, które my na które powinniśmy zwracać uwagę. Czyli osoba, która jest w tej chwili szykowana albo tak jest rozważana na sekretarza stanu, osobę odpowiedzialną za politykę zagraniczną, Rubio, profesor z Harvardu, który już dzisiaj zresztą prowadzi szereg takich spotkań w Waszyngtonie z dyplomatami niemieckimi, francuskimi, brazylijskimi, rozmaitych państw mniej-bardziej zaprzyjaźnionych i dyskutuje z nimi o tym właśnie między innymi, jak to w Europie Środkowej nie możemy Zapomnieć o pewnych imperialistycznych, czyli że stworzyliśmy Europę taką, jaką jest dzięki wartościom, dzięki demokracji, praworządności i wolnemu rynkowi. Nie możemy pozwolić na to, że zagrożenie, jak poważne ono by nie było ze strony Rosji, spowoduje, że przestajemy. Zwracać uwagę na te fundamenty zachodniej demokracji. To jest tak między wierszami powiedziane, że nie wszystkie państwa w Europie Środkowej i Wschodniej naszej. Spełniają te warunki i prawdopodobnie musimy się do tego dostosować. Jedna z opcji rozważanych to jest, że część wojsk zostanie w regionie amerykańskich, ale niekoniecznie już w takiej ilości w Polsce. Prawda? Trzeba pamiętać, że w amerykańskiej polityce zagranicznej zawsze zmiana prezydenta oznacza zmianę polityki zagranicznej. I zawsze zmiana prezydenta oznaczała zmianę w stosunku do Polski. Pamiętamy, czy to między Bushem a Obamą różnica, jeżeli chodzi o system wyrzutni rakietowych, obiecana wsparcie finansowe dla Polski między innymi rozbudowa portów natowskich w Polsce. I te pieniądze nagle za czasów Obamy wyparowały. Zmieniły się także może charakter gwarancji amerykańskich dla Gruzji i dla całego regionu. Między innymi właśnie dlatego, że ktoś przestawił Weichel. I teraz Polska znalazła się w jakimś takim wyjątkowym miejscu w sercu prezydenta Trumpa możliwe że on nie do końca nas opisuje tak jak on się opisuje może nie kończy oddaje to rzeczywistość ale on ma jakieś wyobrażenie o Polsce takim niezwykle konserwatywnym kraju bardzo przekonanym o swojej takiej rodzinności wielkim oddaniu dla religii dla tradycji i niechęci do Unii Europejskiej, przede wszystkim, z którą Trump ma poważny problem. O tym możemy zaraz porozmawiać. I teraz, ktokolwiek będzie, nowy, jeżeli ktokolwiek będzie innym prezydentem, inny prezydent, to będzie musiał odsunąć Polskę na bok. Znaczy, w relacjach dyplomatycznych po prostu tak zawsze było. Znaczy, nie mieliśmy w historii jeszcze tak, poza okresami zimnej wojny, gdzie wyglądało to inaczej, ale też były te różnice. Aby ktoś względem państwa, które byłoby tak hołbione, kontynuował politykę. Obama, przypomnę, jak y, y, miał fenomenalne relacje z Angelą Merkel i te relacje Obamy i z Niemcami, y, które y, były, spijali no, się z dzióbków, to Obama powiedział Angeli Merkel o Europie: Ty tu rządzisz, ja, ty podejmujesz decyzje, ja będę się do nich dostosowywać, tak? Odwrócenie wajchy za czasów prezydenta Trumpa było bardzo widoczne. Niechęć, o wielokrotna przytyki względem Merkel i taka wręcz spektakularna budowanie dystansu. Prawda? No cóż, zobaczymy, jaki będzie rezultat. Wybory prezydenckie w Polsce 28 czerwca, pierwsza tura, a prezydenckie w Stanach w listopadzie, więc pewnie jeszcze będziemy mieli okazję Rozmawiać o tym, co tam się może stać. Bardzo dziękuję. dziękuję. Moim dzisiejszym gościem był Tomasz Wróblewski, szef Warsaw Enterprise Institute, Polska na serio biznes, Łukasz Warzecha. Do zobaczenia.